Ja muszę zapytać o pani córkę Olę, ponieważ pojawiły się informacje, że już jest poprawa, że widać tę poprawę. Chciałam zapytać, jak jest naprawdę? Poprawa jest minimalna, no po prostu robimy wszystko, co do nas należy, żeby utrzymać ją w jak najlepszej formie, w jak najlepszej odporności, więc dbamy o barierę immunologiczną, ale jednocześnie no, jest stymulator, który już jest ponad rok. Idą komórki macierzyste, rozmaite formy rehabilitacji, cały czas idzie stymulacja, tylko w pewnym momencie się to zaczyna dodawać, więc na pewno jest lepsza perfuzja mózgu, czyli ukrwienie, ale to normalnie się człowiek degraduje, tak? A ona się jednak jakoś tam poprawia, co widać też w badaniach, ale w klinice również. Jaki jest dalszy proces, jakie są dalsze plany na to leczenie? Robimy teraz konferencję dotyczącą komórek macierzystych 8-9 grudnia w Sheratonie, gdzie jakbyś taki top świata przyjeżdża, w sensie naukowców z laboratoriów, ale również już lekarze, którzy pracują w grupach z ludźmi. I bardzo byśmy chcieli ciągnąć ten wątek, to znaczy nerwową komórkę macierzystą. Zobaczymy. Dzisiaj nie przyszła pani na tą imprezę sama, jest z panią pani druga córka. Ja chciałam zapytać, czy ona jest dla pani takim wsparciem? Ogromnym. Jest cudowną taką osobą, dużo rozumiejącą, bardzo dojrzałą jak na swój wiek i mocno mnie wspiera.